Witam bardzo serdecznie. Dziś Wielki Piątek, więc taki trochę może inny temat. Troszeczkę taki, nie wiem jaki, bardziej refleksyjny. Cała rzecz się działa dokładnie rok temu, jakoś tak w kwietniu, ale mogę się mylić, to mógł być marzec. W każdym razie mniej więcej w tym okresie pracowałem sobie wtedy w takiej firmie, która się nazywa Aldi. Siedziałem w kasie. To było popołudnie, gdzieś koło godziny 16. I w sklepie nie było nikogo. To był środek tygodnia. W sklepie nie było praktycznie nikogo, oprócz jednej osoby. Między półkami chodziła sobie bardzo ładna dziewczyna. Wysoka, szczupła. I ja ją tak widziałem z kasy, z daleka, i ona się tak przechadzała po tym sklepie, przechadzała, oglądała różne rzeczy, nic nie wkładała do koszyka i sobie tak chodziła, chodziła, chodziła. I w pewnym momencie podjechała tym swoim wózkiem do kasy. Ja ją zacząłem obsługiwać. To znaczy, najpierw zanim jeszcze ją zacząłem obsługiwać, to jej się przyjrzałem dokładnie, bo to była wyjątkowej urody, na pierwszy rzut oka, wyjątkowej urody dziewczyna. Wysoka, blondynka, z dosyć mocnym makijażem, takim ostrym, bo rzucił mi się w oczy. Ja cały czas siedząc w kasie i tam robiąc różne swoje rzeczy, widziałem ją, jakby jej górną część, tak to można nazwać, może to taki nieelegancki określenie, w każdym razie widziałem ją od pasa w górę i miała, no właśnie, była ubrana bardzo elegancko w białą, skórkową taką kurtkę. Miała na szyi sznur pereł dużych, pewnie sztucznych, ale to chodzi o to, żebyście widzieli. Miała tak dosyć mocny makijaż, ładne oczy, to wszystko tak wyglądało. Jak przyszła do kasy, to zauważyłem, że tak od pasa w dół to jest ubrana jak ostatnie dziadostwo. Mówię, Bożeż ty mój, te angielki to już w ogóle nie mają gustu. Miała na sobie jakieś takie zdarte dresiki w kolorach maskujących. Takie współczesne moro, czy tam jak to się nazywa. Takie tam puchate te dresiki. I jakieś porozdzierane takie znoszone trampki. Czy jakieś tam, no w każdym razie konwersy, czy co to było. W każdym razie dół nie pasował do góry zupełnie. I ona przyszła do mnie do kasy, wyłożyła swoje zakupy na ladę, na tą taśmę. I te zakupy też były takie jakieś dziwaczne, bez sensu, bo szczotka do butów, nie szczotka, tylko łyżka do butów, puszka karmy dla psa, jeszcze jakiś też taki artykuł gospodarstwa domowego typu przetykacz do zlewu. Ona chodziła między tymi półkami i tak się snuła i snuła, i te jej zakupy były takie zupełnie bez sensu. Jak ona przyszła do mnie do kasy, no to ja tak jak zwykle patrzę na ludzi i patrzyłem w owym czasie, to się jej przyjrzałem. O, i telefon znowu dzwoni. No ale dobrze. No i przyszła do mnie do kasy, wyłożyła te swoje rzeczy i ja się jej przyjrzałem. Mówiąc, że miała ostry makijaż, miałem na myśli to, że miała usta na czerwono pomalowane. Z daleka to się rzucało w oczy. Jak jej się przyjrzałem z bliska, to ten jej makijaż był taki jakiś ułomny, taki jakiś niedorobiony. To znaczy te piękne czerwone usta jakby z daleka były, jak widać jej było z daleka, tak z bliska były jakieś takie kanciaste, takie nie... No coś było nie tak w tej twarzy. I usta, i oczy były jakoś tak... Nie wiem, no jak to powiedzieć, takie zwiotczałe. W sumie to była taka twarz, taka bez wyrazu, bez życia. Trudno mi powiedzieć, jak to było, ale to była taka twarz... No ludzie się do siebie uśmiechają, ludzie mają tiki, ludzie... A ona była taka...
tak jakby zrobiona w Minecrafcie, tylko te elemenciki były bardzo maleńkie, takie jakieś, no dziwne to było. Ja przyznam szczerze, że do tej pory nie potrafię tego zinterpretować. I ona, ja już jej tam te przepuszczam przez kasę te jej produkty 3 i zadzwonił mój telefon u mnie w kieszeni. Ja nigdy nie odbierałem telefonu w kasie, a dzwonił mi często. To był taki sygnał, ja wam zaraz go puszczę. Kojarzycie film ze Stathamem, to był film Adrenalina albo Crank. Zależy, była jedna i druga Adrenalina, on tam był taki umierający, właśnie miał taki konający dzwonek. Ja już go wyłączę teraz. Okej, to mój właściwy dzwonek się włączył na sekundę. I on był w tym filmie taki tam umierający i też miał telefon o takim dzwonku konającym. I zadzwonił mi w kieszeni telefon w tym momencie, kiedy ja ją obsługiwałem i patrzyłem na nią. I ona tak przekrzywiła głowę, bo była dużo wyższa ode mnie, ja siedziałem, ona stała, jeszcze wysoka dziewczyna, przekrzywiła głowę na bok i mówi tak: jaki smutny dzwonek. Ja mówię: gdzie tam smutny? Normalny, mówię, z filmu. A ona mówi: taki smutny. I wzięła resztę ode mnie i poszła. I w związku z tym, że była sekunda czasu, no to wyskoczyłem na zaplecze, bo to dzwoniła moja żona. I dzwonię do niej, a ona mówi: Krzysiek umarł, jej brat. I mnie po prostu zmroziło, bo ja zacząłem kojarzyć fakty i nikt nigdy, mimo że ten dzwonek miałem w kieszeni, on zawsze dzwonił, to ludzie się dziwili, że ale dziwny, ale taki jakiś, ktoś tam poznał, że to z tego filmu. Nikt nigdy mi nie mówił, że to jest smutny dzwonek. A ta dziewczyna, mówię, to, i to jeszcze tak patrzyła na mnie z takim skupieniem jakimś, przekrzywiła głową, mówi: taki smutny dzwonek. I zacząłem się zastanawiać, o co to chodzi, bo to był zbyt wielki zbieg okoliczności, że ona ten dzwonek tak określiła, że ta informacja została mi przekazana przez moją żonę, zupełnie niespodziewana sytuacja i śmierć niespodziewana, to znaczy on był w szpitalu, ale on nie miał w zasadzie prawa umrzeć. I zacząłem sobie rozmyślać i tak się zastanawiać, o co to chodzi. Tak mi przyszło do głowy, że to prawdopodobnie mój anioł stróż się jakoś tak objawił, żeby mi dać znać, bo to nie było tak, że ta kobieta przyszła na zakupy, bo ona nie przyszła na zakupy. Ona przyszła pochodzić po sklepie i przyszła po to, żeby podejść do kasy w odpowiednim momencie i mi coś zasygnalizować. Rozmawiałem też ze swoim ojcem na ten temat, opowiedziałem mu całą historię ze szczegółami i zwróciłem też uwagę na to, że ona była tak dziwacznie ubrana, to znaczy góra była bardzo elegancka i taka no wręcz, no nie mogę. Moje psy są bardzo takie czujne i zawsze, kiedy mogą mi coś wywinąć, to wywiną. W tle słychać mojego papuga. I wracamy do tematu. To znaczy tak, powiedziałem ojcu, że ona była tak dziwnie ubrana od góry, od dołu, że na górze elegancko, na dole tak byle jaka. Ojciec mówi tak, może ją pochowali w takiej trumnie dzielonej, że się górę odkrywa dla, że tak powiem, żałobników, a dołu się nie odkrywa i mówi, pochowali ją w jej ulubionych dresach i trampkach, nie? W końcu skądś ten anioł musiał wziąć ciało, żeby się w biały dzień pojawić i mi coś przekazać. No i może też jest tym coś z racji. W sumie powiem wam tak, że miałem wiele razy do czynienia z interwencją. Wiele razy miałem do czynienia z interwencją albo z objawieniem się czy ujawnieniem się
takich sił, czy takich mocy, dobrych mocy z drugiej strony. No nie wiem, powiedzcie mi, co o tym myślicie, może ktoś miał podobną sytuację albo coś takiego. No to tak, właśnie tak chciałem przy okazji Wielkiego Piątku, gdzie nasz Zbawiciel umarł na krzyżu, coś innego, coś takiego bardziej refleksyjnego i bez straszenia, i bez pieklenia się na to, co się dzieje wokół nas. Życzę Wam wszystkim wspaniałych świąt Wielkiej Nocy i Zmartwychwstania Pańskiego i pamiętajcie, że religie religiami, kościoły kościołami, a Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Starajmy się iść tą drogą tak, jak się tylko da najlepiej. Nie wszystkim i nie zawsze to wychodzi, ale trzeba próbować. Łapki. Co tam ma za znaczenie łapki? Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pewnie jeszcze przed świętami coś wyprodukuję dla Was i dla siebie, bo dla siebie też. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.